Minęła godzina 23. Zaczynamy magazyn Dzień po dniu. Marta Kloss, dobry wieczór. Po śląskim Opolskie Donald Tusk zapowiada kolejną prekampanijną podróż, a tę zakończoną dzisiaj podsumowuje. Na froncie sukcesów nie ma w polityce, jest osamotniony, emocje chce wywoływać, grożąc. Władimir Putin zapowiada taktyczną broń nuklearną na Białorusi. Symbolicznie gasimy światło, ale w codziennym życiu zrobić możemy zdecydowanie więcej. Godzina dla Ziemi, wezwaniem do zatrzymania i do refleksji nad ekologią. I jeszcze 4 miliony chorych bez świadomości, że chorzy są. Konkretne propozycje, wyzwania, o których chcę rozmawiać i plany na pierwsze 100 dni po wygranej. Z tym na Śląsk pojechał przed 10 dniami i to dzisiaj podsumowywał. Donald Tusk kończy swoją pierwszą prekampanijną podróż i zapowiada, że w kolejną rusza już jutro. Maciej Knapik. A o tematach, wokół których koncentruje się prekampania, rozmawiali goście Faktów po Faktach. Co do jednego jest zgoda. Dyrektywa metanowa nie może wejść w życie. To jest wspólne stanowisko europosłów ze wszystkich opcji. Kłopot zaczyna się wtedy, kiedy politycy próbują wskazywać odpowiedzialnych. Zdaniem opozycji nic w sprawie nie zrobił rząd, a szef rządu pytających dziś o tę sprawę odsyła do Brukseli. Paweł Puska. Taktyczna broń jądrowa z Rosji trafi do Białorusi. Taką zapowiedź złożył Władimir Putin i to jest jego odpowiedź na kolejne etapy dozbrajania Ukrainy przez sojuszników. O czym to świadczy, mówią dziś politycy, uspokajająco brzmią komunikaty Amerykanów. Nie bez znaczenia jest to, co cały czas dzieje się w Ukrainie. Grzegorz Maciążak. A rok po napaści Putina na Ukrainę Rosjanie przesiadają się do chińskich samochodów. To nie jest moda, to konieczność, bo z kraju wycofały się wszystkie zachodnie marki motoryzacyjne. Ich miejsce natychmiast zajęli Chińczycy, co na Zachodzie oceniane jest jako przejaw coraz większego uzależnienia Moskwy od Pekinu właśnie. O szczegółach Jakub Loska. Walczą o demokrację i niezależność sądów, sprzeciwiają się ich reformie. W Izraelu kolejny dzień protestów na ulicach miast. Setki tysięcy osób mówią nie planom rządu. Rząd, a konkretnie premier, nie cofa się mimo nacisków ze strony współpracowników. W Izraelu od tygodni jest niespokojnie, a ostatnie dni pokazały, jak duża jest skala społecznego sprzeciwu właśnie wobec tej sprawy. Michalina Czepita. A ciąg dalszy tej sprawy dzieje się właśnie na naszych oczach, na ulicach Izraela. Znów niespokojnie, przenosimy się tam na żywo. W magazynie Dzień po Dniu rzeki w centrum uwagi, bo jak się okazuje, ich stan jest coraz gorszy w czasie, gdy zapotrzebowanie na wodę rośnie. Zanieczyszczamy je sami, żyjąc tak, jak żyjemy, bez świadomości, że jakość rzek wprost przekłada się na jakość naszego życia. Polska nie jest tutaj wyjątkiem, a to, co robimy rzekom, dobrze pokazują pierwsze wiosenne dni. Jarosław Kostkowski. A rzekom duża część naszej anteny dziś poświęcona. Po godzinie 20 mieli Państwo okazję obejrzeć dokument Ewy Ewart Do ostatniej kropli. Jeszcze szerzej temat ten traktujący. Ten dokument cały czas dostępny jest w TVN24 GO, tak jak debata, która odbyła się w naszym studiu tuż po emisji, której u nas teraz fragmenty. Nawet 4 miliony osób nie wie, że cierpi na przewlekłą chorobę nerek. Tak wynika z szacunków lekarzy, którym lawinowo przybywa pacjentów i dla których coraz większym wyzwaniem jest ich leczenie. Przeszczepów potrzeba więcej, organów i dawców też, a tutaj akurat w ostatnich latach wyraźny spadek. Sprawa zaczyna być bardzo pilna. Marek Nowicki. W magazynie Dzień po Dniu to dzisiaj wszystko. Bardzo dziękuję za Państwa obecność. Dobrej nocy i do zobaczenia.